Hej, cześć, to jest mój z kolejnym odcinku z Hitmana Absolution, tak. Będą to jeszcze chyba 3 odcinki. Jak pamiętacie, skończyliśmy na misji Blackwater Park, czyli jakby przedostatniej misji. I zaczynamy jak zawsze na poziomie łatwym. Pewnie się cieszycie, że nagrywam wreszcie Hitmana, co? Sam się cieszę, ale się zamykam. Sorry, jak będziecie słyszeli takie piszczenie, ale to na TeamSpeaku, bo ja gadam z Kordianem i takie pewnie się zrobiło. No dobra, tak jak chuju, piszcze. Gdzie dziewczyna? Kieje w dupie. O, Laila. Sorry za te piszczenie bardzo. Następnym razem już tak nie będzie. Nic jej nie jest. Jeśli chcesz, by tak zostało, chcę dostać 10 milionów. Natychmiast, zgodnie z umową. Co do tej kasy? Nie mam pełnomocnictwa, by ją wydać. Co? Nie masz czego? Jaja sobie kurwa robisz? Nie, to tak nie działa, kolego. Lepiej znajdź kogoś, kto ma to pełnomocnictwo, albo nici wyjdą z naszej umowy. Liczę do 3. Daj mi porozmawiać z przełożonym. 3. Co do chuja? Pierdolony chuj! Co ty robisz, to kurwy nędzy? Ojej, rozłościłem cię, przepraszam. No to tak, nie, prostutka. Cóż, koniec zabawy, kolego. Była tam w jednej tej. To będzie 10 baniek. A jak będziesz mnie chciał wydymać, to zrobi się 20. Dorzuć tę cipę. Dobra, dupku. Niech tak będzie. Ładną masz dupcie, złotko. Co ty robisz z krzywą kuśką? Świnia. Nawet nie wiesz, jak wielka. Ty, odpierdol się! Gdzie dziewczyna? Za chwilkę do ciebie zadzwonię i dam ci znać, gdzie znajdziesz Wiktorię. Chodź, kochanie. Zarabianie kasy mnie podnieca. Chłostu, dałeś naszą kasę temu psychopacie? Nie jest taki głupi, na jakiego wygląda. Nikt nie zwieje agencji. A to ty jesteś właśnie głupi. Musiałam powiedzieć prawdę, nie? Bardzo was przepraszam za te piszczenia, aż mnie wkurza. Gramy na ustawieniach ULTRA, nie na najmniejszych, na ULTRA. Yeah. Max, ty idiot. Chyba? Paszlet? Taka dynia. Jak lustro. Część trzecia, Blackwater Park. Dobra. Nie pamiętam w ogóle sterowania, ale to... Czekajcie, małe wcięcie. Jestem. Patrzę ustawienia, bo... Chciałam to zrobić, sorry, zauważyli mnie, ale... Jedynie tak umiem zrobić to miejsce. Dobra. Co? Jeszcze raz cięcie. Okej, wracam. Okej. Okej, przebierzemy się za niego. Dobra. Gdzie? Stawiam milion dolców, że skądś cię znam. Co to? Okej. Trochę nie pamiętam wam powiem tej misji, ale... Raz kozie śmierć.
No już tam. Hałasuje. Okej. Okay. Dziękuję. Ikra, pan z losem. Nie radzę wam używać mojej cierpliwości. Dobra, dobra, dobra. Do widzenia. Życzę miłego dnia. Chyba go znam. I ciebie nie. Ej, kolego, mógłbyś szepnąć o mnie słówko w firmie? Myślę o odejściu z policji. Boko, ziomek, będziesz... Powiem, że byłeś najlepszym policjantem. Mam robotę, nie? Okej. Okay. Ej, jedzie winda. Ej, co to za kole? Andrzej się nazywam. Czemu to się ciągle wyłącza? Pani mi jak się kurzy. Okej. Udało się! O kurde. Panie Dexter, wyłączył kamerę w windzie. Zbliża się. Tak jest! Wiesz, mówią, że bogactwo może być ciężarem, ale jestem gotów go unieść i mówię ci! Tam nie ma kasy. O, w mordę! Tak! Toż kurwa, ładny kawał mamony! I w dodatku jest nasza! Jest moja! Masz kup sobie jakąś... Ja pierdolę mnóstwo kasy! Tak. Co? Kurwa! To jaki żart? Nie. Co trzeba zrobić, żeby zatłuc tego skurwysyna? Ma zdechnąć zaraz! Macie go natychmiast zabić, słyszysz? Możecie to zrobić? Nie. Nie, oczywiście nie dacie rady, bo jesteście bandą cholernych cipolągów. Wszystko muszę tu kurwa robić sam! Jesus, spokojnie, kurwa, kochanie. Ja pierdolę! W porządku, kochanie. Nic nie jest w porządku. Ten łysy pojeb idzie po moją dupę. Jezu, nie kurwa! Laila ma coś, co zatrzyma każdego faceta. No, chyba nie. Wiesz, myślę, że faktycznie coś w tym jest. Liczę na ciebie. Aniołku, chodź. Jak liczę ona na spała ciebie. I jak zajmę się tym. Podniósł. A, bo chyba jej zdjął ten. Ten naszyjnik, co. Jak się ożywię. Ja będę próbował zrobić to inne zakończenie, nie zabijanie jej od razu, tylko takie inne właśnie. Co przyciąga mnie do niej. Ho, 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 ho! Dzięki Bogu! Wierzcie! O Boże, jaki ja kłup! Kłupi! O nie! 55/21 to numer 22 i numer 25 to numer 55 na drugim piętrze! O Jezu! Nie wiem, co powiedziałeś, ale dobra. Co się ze mną dzieje, he? Nie ma to jak sprzedawać sushi w przebraniu ninja, co? Albo myślisz, że jestem głupi? Pewnie po prostu. Zamknij drzwi, no! Moja mama po prostu głupi. No to idź stąd. Myślisz, że powinienem zrobić test? Jest test na dysleksję? Jest. Wow, stary, masz knata! Ale super! Ale teraz to zobaczyłeś 1000 gnatów. Normalnie aż posmakowałeś. To zamawiał sushi. Pani Stockton. Jezu, zabierz to sushi i dopilnuj, żeby panna Stockton nie dostała. I niczego tam nie dotyka. Okej. Okay. Jezu, tak się zastanawiam, o co chodzi. Nie ma tej zabity. Widzieliście, jaki tam nick był? To mój kolega, kurde, sobie zrobił... Konto nazwy takie Kitman, nie? A teraz. Cięci. Jestem. Ma tu teraz idzie, nie? Będzie trzeba tego typa zabić. Albo możemy było tak bum, 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 bum. Zestrzelić ich. Czwórka, ale oczywiście zostalibyśmy zauważeni przez te nierwaleńcy. Bibibibi. Chyba wolę pasztet. Tu jakiś miecz rozwalony. Ten, co zabił Saurona. Musiałem tutaj. Siema Layla.
Potem można jest trutkę i to głównego sushi podłożyć. Ale ja tego nie zrobię. Dobre, nie? Też lubię sushi. Czemu wszyscy stoją jak kołki? 47 samodzielnie wymiótł całą ekipę zawodowców w posiadłości. I ludzie to dla towarzyszy. Nie popełnijcie tego samego błędu. Jak oni nie widzą jego łba. Skoro to jest łatwe do zauważenia. Hej! Grupa tych od razu za nią. Obmyślam plan. No tak, teraz tu snajper. No jeszcze tu może idzie. Okej. Okay. Trzeba zapamiętać, jak oni chodzą. Tamten idzie tak, tam idzie ten. Tu nie idzie na razie żaden. Tu idzie na górze jeden. Zachowajcie ostrożność. Co? Przynajmniej nie wiedzą, że to my. A tego to skąd wykopali? Kto on w ogóle jest? Jest Andrzej. Nic nie jest. Halo, słyszysz mnie? Sorry za to, że mnie zauważyli, no ale ludzie, ja chcę zrobić jakoś ten odcinek, a nie chcę, kurde... Ruchy, ruchy! Mamy towarzystwo! Nie sobie w gocie. O kurde, nie. Fajna spluwa. Tu jest ukryty pokój. Kontynuować muszę wypełnić cele misji. To ona tu nie przyjdzie? Widziałeś coś podejrzanego? Ona podobno tu ma przyjść. To jest to. No to, że znaleziono ciało tu. Ja już wiem, gada. Co to może być? Albo ona tu miała przyjść, ma przecież być. W tym pokoju. Ja przynajmniej to wiem. Nigdy jej tak... Raz ją zabiłem, jak tutaj była. Ona tu podeszła. I to na nią spadło, nie? Może teraz też tak uda. Oho, można to z harpunu. Tam karabin można podnieść. Czy to jest shotgun? Karabin wygląda. Pan Dexter jest prawdziwy. Ej, co się tu dzieje? Gówno. No to chyba każdy wie. Już się dawno pewnie domyślili. Przepraszam, jak tam słychać. Cięcie małe.
Jestem, ludzie, nagrywanie mi się wyłączyło, jak mnie nie było. Kontynuujemy, nie? Potwierdzam! Jak za dawnych dobrych czasów, gdy walczyłem z rebeliantami w Afganistanie. Po co on tam idzie? A ty? Zadajesz pytania? Myślałem, że to kokaina leży. Ścigamy cel. Uwaga, cel się porusza. No chyba to jest... Chyba możemy mieć tu problem. Twoja pomoc bardzo by się przydała. Moja pomoc. Typem nie ta. Z tobą też jest coś nie tak. Ona nawet z pistoletem już chodzi. Macie mi przynieść jego truchło. Muszę pobrać próbki tkanek. Próbki tkanek? Gdzie ja go widziałem? Do czego? Kurde. Cześć, ona idzie tu. 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 Co się dzieje? Tak o. Ktoś jeszcze coś zgłaszał? I tu idzie. No to. Mam taki mały pomysł, jeżeli ona idzie tu. Żeby po prostu zastrzelić. Czyli dwóch. Albo. Nikt nie wie, kto to zrobił. Się nawet nie domyślał, że to ja. Choć nie jedyny tam stałem. Jaki akademik? Uważam na otoczenie, nie tracę czujności. Dobrze. To jest swój wielki plus. To jest dla mnie minus. Ale dobrze, że tam przynajmniej poszedł, to tam można było już żyć. Ja chciałam zrobić tą akcję, to że się idzie do tej pokoju i do tego pokoju, że ona tam jest. Znaczy muszę najpierw na YouTube jeszcze zobaczyć, jak to kto się robiło. To może zrobię to. Taki bonusowy odcinek, jakiś tam inne śmierci zrobię, nie? Każdej postaci jakaś śmierć taka jakby przypadkowa śmierć. Czyli jakby przypadkowy, bonusowy odcinek przypadkowych śmierci. I może będzie też z The Walking Dead sezonu drugiego. Taki specjalny odcinek z zakończeniami. I sorki dla was, że niby te filmy były w 60 klatkach, ale jak mogliście zauważyć, to one się tak zacinały trochę. Nie wiem czemu w ogóle. Więc was bardzo przepraszam, ale już myślę, że już obejrzeliście całą serię. Myślę, że wam się podobało. Ktoś do mnie napisał, czy myślisz, że dobrze nagrywasz? Na pewno lepiej niż ty, skoro ty nawet nie nagrywasz, nie? Tak mogę odpowiedzieć. No bo jest podobno, że ona tutaj jest w tym pokoju. A tu mi się raz chyba udało nawet to zrobić. Nie. Spertuję. Laila! Ładuj się tutaj! Spieprzamy! A ty! Ruszaj się! Do helikoptera! Rozbiję cię na atomy i rozmnożę jak cholerne krówsko. Ojej, nie bądź taka zszokowana, dziewczynko. W końcu stworzyli cię w probówce. W moim laboratorium poczujesz jak... Jak w domu. O, nie mów mi, że co, nie wiedziałaś? No, wspaniała sprawa! Łajdaku! Odejdź ode mnie! O kurde. Ole mu zrobiła. O kurde. What the fuck?
jesteś warta zachodu. Ale jojo! Musisz ją i wsadzić do śmigłowca! Okej, kontynuuj. No. Więc to na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli film wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz. Mówił dla was Max i cześć.